Każdy musical zespołu PDB to inna opowieść, raz przedstawiona w luźniejszej, raz w poważniejszej formie. Często projekty PDB związane są z profilaktyką. Taki właśnie jest najnowszy musical Wesołych Świąt. Lubimy kontrasty, cokolwiek to znaczy. To znaczy, jeżeli robimy musical, który był ostatnio bardzo spektaklem rozrywkowym, leciliśmy w kosmos, było fantastycznie, pełna zabawa, to przeplatamy to czymś poważnym, czymś dojrzałym, jakąś taką naszą misją musicalową i stąd podjęliśmy temat profilaktyki alkoholowej. Ja tak jak powiedziałam, myśmy już gdzieś tam dotykali tego problemu, ale tym razem postanowiliśmy po prostu zrobić to bardzo konkretnie i zamknąć temat. Musical Wesołych Świąt ukazuje dramat rodziny i jednostki żyjącej z problemem alkoholowym. Akcja rozgrywa się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pokazany został również problem narkomanii, agresji i przemocy. Temat jest bardzo powszechny, bardzo aktualny, bardzo często słyszałam, że czytamy w czyichś myślach. Z jednej strony przerażające, z drugiej strony świadomość, że to, co zrobiliśmy, było bardzo chyba jednak potrzebne. Głęboko wierzę w tę profilaktykę teatralną, która nadaje chyba jednak bardzo dużo możliwości. No właśnie, jak zareagowała na ten musical ta młodsza część widowni? No bo wczoraj były szkoły. Tak, wczoraj były szkoły, na pierwszym spektaklu byli w ogóle uczniowie w wieku gimnazjalnym, potem na kolejnych spektaklach byli licealiści. Wiem, że zawsze jest potem różnica w odbiorze, ale szczerze powiedziawszy, chyba wcisnęliśmy ich fotę, jeśli mogę tak się wyrazić. Widziałam po prostu uczniów, którzy płakali, wzruszali się. Nie było żadnych dogaduszek, nie było żadnych śmiesznych sytuacji. Chociaż musical był bardzo w niektórych momentach barwny i wesoły, bo takie jest życie po prostu zabarwione alkoholowo, gdzie spotyka się rodzina, bo magia świąt powoduje, że się jednoczą przy wigilijnym stole, ale jest ogromna ilość alkoholu. No i siłą rzeczy to jest jedyny cud, który mógł się wydarzyć w tej wigilii, że spotkali się przy wigilijnym stole, ale niestety alkohol poniósł wszystkich w różne strony i tak jak mówię, no były emocje, bo był Sylwester, było intro, gdzie pokazywaliśmy, uderzaliśmy w komercję, ale z biegiem fabuły było coraz trudniej do momentu, aż zabawa się po prostu skończyła. Przygotowania do musicalu to ciężka praca, ale jak są te owacje na stojąco, to jest taka nagroda, to jest właśnie to. Ja cię byłam bardzo szczęśliwa. Nawet nie usatysfakcjonowana, ale bardzo szczęśliwa, bo to był bardzo, bardzo poważny temat, bo to jest tak, że bardzo łatwo jest zrobić show pokazując alkoholika, tak? A tu nie chodziło o to, żeby gdzieś grać na obscenie i szokować ludzi, tylko naprawdę pokazać to, co jest prawdziwe, nie bać się tego, pójść na całość, ale uderzyć po prostu w ludzi i w jakiś sposób zmusić czy sprowokować ich do wielu refleksji. Myślę, że to się udało. Wesołych Świąt już za nami, ale PDB nie próżnuje. W maju kolejny projekt. To był mocny musical. Jaki będzie ten kolejny? Też równie mocny, konkretny, czy pójdziecie w drugą stronę? Tak jak powiedziałam, lubimy kontrast, odbiegamy zupełnie od tego tematu i już mogę teraz zaprosić na musical typowo rozrywkowy pod tytułem Drewnolandia, ale również też edukacyjny, pokazujący wartość zabawek, jak sama nazwa wskazuje, z drewna, które są jakimś po prostu łącznikiem wielu pokoleń. Bardzo fajny, rozrywkowy, ciepły, sympatyczny musical dla dzieci i młodszej młodzieży. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.